Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Cieniawski. Od 5 lat zajmuję się tutaj na gospodarstwie produkcją roślinną. Znajdujemy się na polach gospodarstwa rolnego Roland Kosmol w Wilkowicach, gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski na Śląsku. Od wielu lat współpracujemy tu z firmą Pionier, która tutaj na naszym terenie prowadzi poletka demonstracyjne swoich odmian kukurydzy i rzepaku. Gospodarujemy na około 1000 hektarów. Główne uprawy nasze to kukurydza, pszenica i rzepak. W związku z tym krótkim zmianowaniem wystąpiła u nas kiła i od tej pory uprawiamy na naszym terenie tylko odmiany kiłotolerancyjne. W gospodarstwie pana Rolanda Kosmola, który od wielu lat współpracuje z marką Pionier. Na swoim gospodarstwie sieje odmiany rzepaku i kukurydzy. Z odmian Pioniera najbardziej nam się sprawdza odmiana PT242, która tutaj jest u nas jak gdyby wiodącą odmianą. Dobrze plonuje i jesteśmy z niej zadowoleni. Rzepak gozimy, uprawiamy bezorkowo, w technologii bezorkowej. Tak samo pszenicę po rzepaku, a po kukurydzy pszenica jest uprawiana z zastosowaniem pługa. Oprócz poletek kukurydzy uprawiamy też kukurydzę na naszym areale. I od kilku lat sprawdzają się u nas aquamaxy w związku z tą suszą. Głównie tutaj odmiany 3 preferujemy, 9241, 9234, 9363. Oprócz uprawy tutaj zajmujemy się też jeszcze, prowadzimy też ośrodek jeździecki Preria oraz park zabaw i atrakcji razem z małym mini zoo. Mamy też przy gospodarstwie restaurację, którą tu prowadzimy. To jest taki biznes wiązany tutaj.